Ania Seweryn walczyła z białaczką. Genetycznego bliźniaka dla studentki AWF-u szukało wówczas mnóstwo osób. Niestety nie udało się. Nie udało się mimo zorganizowanej wówczas akcji i zarejestrowania 2000 osób. Nie było wśród rodziny, a wydawało się, że to jest pewne, że są bracia, że będą dawcami. Nie jest to pewne. Potem szukaliśmy wśród dawców w kraju. W tym czasie było 50 tysięcy dawców w Polsce. Potem byli szukani dawcy w rejestrach światowych. W tym czasie było 13 milionów. Nie było dla Ani dawcy. I byliśmy pozostawieni sobie. Trzeba było czekać tylko na nowych dawców. Pani Joanna od śmierci córki uczestniczy we wszystkich akcjach organizowanych w celu pozyskania dawców szpiku. Nie inaczej było w sobotę 6 października w Piekarach Śląskich podczas drugiej rejestracji dawców w tym mieście. Odejście Ani miało sens, bo te akcje pamięci Ani dają mi tą jakby satysfakcję, że jej odejście nie jest na darmo, bo ona ciągle przyciąga ludzi, prawda? Ciągle przyciąga, wyzwala w ludziach dobro, chcą przyjść, chcą się rejestrować, żeby komukolwiek pomóc. A to świadomość tego, że ktoś będzie żył, to jest dla mnie satysfakcja, jest dla mnie radością. Z tej akcji, która była organizowana dla Ani, gdy Ania żyła i zgłosiło się ponad 2000 osób, już do tej pory 14 osób faktycznie było dawcami, czyli 14 osób chorych ma szansę na życie. W Polsce codziennie o chorobie dowiaduje się około 15 osób. Ich jedyna szansa na przeżycie to przeszczep, a ten nie jest możliwy bez osób takich jak Ewa Stębińska. Raz w ogóle o fundacji usłyszałam w 2009 roku i stwierdziłam, że warto się zarejestrować, bo wiedziałam, że tak naprawdę bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, bez żadnego jakiegoś wkładu własnego można zrobić coś dobrego dla kogoś, a tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy my kiedyś nie będziemy potrzebowali pomocy, więc jeżeli można się czymkolwiek dzielić, to myślę, że warto. Do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS Polska należy też Katarzyna Mielnik, która jako lekarz pediatra doskonale wie, jak ważna jest duża ilość zarejestrowanych potencjalnych dawców. Im więcej nas jest, tym bardziej zwiększamy szansę na możliwość znalezienia kogoś o podobnym garniturze, że tak powiem, genetycznym. I możliwość oddania, tym bardziej, że dla dawcy nie jest to żadne zagrożenie, nie jest to nic, co wiąże się z uszczerbkiem na jego zdrowiu, prawda? A może podzielić się i uratować życie drugiej osobie. Każdy z nas może zostać dawcą, to nic nie kosztuje i nie boli. Pierwszy przesiew trzeba przejść jako wywiad, że tak powiem. Potem jest pobranie próbki krwi obwodowej. No tak jak się pobiera przy, nie wiem, badaniu morfologii krwi czy jakichś badaniach kontrolnych. To zostaje wysłane, poddane jest pierwszemu przesiewowi badań na określenie określonego garnituru chromosomowego. Określa się to, po czym po pewnym czasie, jeżeli się okazuje, że jest ktoś z osób potrzebujących, kto ma podobny garnitur do naszego, no to są wykonywane szczegółowe badania. Piekary Śląskie włączyły się w akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku po raz drugi. Rok temu tylko podczas jednego dnia zarejestrowano 151 osób. W tym roku było ich 80. Każda z nich może uratować komuś życie. Warto się nad tym zastanowić, bo można to zrobić nie wychodząc z domu. Wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl, tam w zakładkę dawca i znaleźć taką zakładkę rejestracja. Tam krok po kroku każdy może się dowiedzieć, jakie należy spełniać kryteria, sprawdzić, czy sam te kryteria spełnia oraz zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Wpisuje się swoje imię, nazwisko, adres, pod który chciałoby się taki zestaw otrzymać i ten zestaw po prostu wysyłany jest od nas z Fundacji Pocztą. 13 października przypada Dzień Dawcy Szpiku. Może przy tej okazji warto wejść na stronę dkms.pl i zostać potencjalnym dawcą.